Witam Państwa serdecznie na spotkaniu dotyczącym Powstania Styczniowego. W tym roku przypada 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Ja nazywam się Maksymian Gruszewski, a naszym gościem jest Kamil Giera, były prezes Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczpospolitej, obecnie członek zarządu naszego stowarzyszenia, pasjonat historii XIX wieku, laureat Olimpiady Historycznej. Dzień dobry, Kamilu. Dzień dobry Tobie, Max, i dzień dobry Państwu. No dobrze, to może przejdźmy od razu do pierwszego pytania. Jakie były przyczyny Powstania Styczniowego? Dziękuję za zaproszenie i zaczynając od przyczyn Powstania Styczniowego, to trzeba wskazać, że mają one bardzo szeroki charakter i zaczniemy od takich przyczyn, powiedziałbym, ogólnych, które miały wpływ rzeczywiście na te decyzje o wybuchu powstania. Pierwsza kwestia jest taka, że powstanie rozpoczyna się cały czas w myślach, w idei romantycznej, która trwa na ziemiach polskich od początku XIX wieku i kończy się właśnie wraz z datą upadku powstania styczniowego. W Europie ta doba romantyczna przypada na okres do Wiosny Ludów, czyli do 1848 roku. Więc te tendencje romantyczne, te wizje walki zbrojnej, walki insurekcyjnej, nawet pomimo tego, że nie ma ona większej szansy na takie realne zwycięstwo, są obecne w myślach Polaków. To pierwsza kwestia. Druga sprawa to, że dochodzi do głosu nowe pokolenie Polaków, które nie zaznało wcześniej klęski. Mamy to pokolenie Powstania Kościuszkowskiego, mamy później pokolenie Doby Napoleońskiej, które walczy u boku Napoleona właśnie o niepodległość Polski. Później mamy pokolenie Powstania Listopadowego i po Powstaniu Listopadowym mamy to pokolenie Powstania Styczniowego, które bije się o Polskę, nie zaznawszy wcześniej klęski, nie zaznawszy wcześniej porażki. Więc ma taką naturalną wiarę i chęć zwycięstwa. To druga sprawa. Trzecia kwestia to szeroko pojęta sytuacja geopolityczna. Rosja przegrywa wojnę krymską 1853-1856. W Rosji zmienia się również car Aleksander II. Polacy wiążą nadzieję, że Aleksander poprzez jakąś politykę ustępstw w kierunku autonomii będzie dążył do wskrzeszenia autonomii, powiększenia tej autonomii Królestwa Polskiego, co jednak się nie dzieje. Aleksander II przyjeżdża do Warszawy, mówi te słynne słowa: żadnych marzeń, panowie, żadnych marzeń. One oznaczają mniej więcej tyle, że nie należy liczyć na szybką poprawę kwestii polskiej, nie należy liczyć na to, że dojdzie do tej autonomii. Jeszcze wracając do wojny krymskiej, to jak powiedziałem, Rosja ją przegrywa. Przegrywają z Turcją, z schyłkowym Imperium Osmańskim. Rosja liczyła na szybką, łatwą do zwycięstwa wojnę, no ale Turcja wraz z koalicjantami zachodnimi, Francją, Wielką Brytanią, wygrywa, stawia opór. To budzi również znowu nadzieję Polaków, że skoro Turcja, schyłkowe mocarstwo, było w stanie rzucić wyzwanie Rosji, to również Polacy będą w stanie wygrać tę insurekcję. Sytuacja międzynarodowa sprzyja po prostu tym nastrojom. Kolejna sprawa to powstanie na ziemiach polskich dwóch obozów. Z jednej strony mamy obóz zwany obozem białych, który myśli na temat odzyskania niepodległości poprzez dogadanie się, poprzez kontakty właśnie z Rosją w celu powiększania autonomii.
Ten obóz białych jest skupiony wokół Towarzystwa Rolniczego. Tam przewodniczy mu Andrzej Zamoyski. Stronnictwo białych dąży poprzez negocjacje, poprzez kontakty z Rosją do właśnie próby wywalczenia czy powiększenia tej autonomii. Złośliwi nazywają niektórych przedstawicieli Stronnictwa Białych, na przykład Edwarda Jungersa, jako milenerów, czyli że ta niepodległość będzie uzyskana, ale dopiero za milion lat. Tak właśnie złośliwi o tym Stronnictwie Białych mówili. Z drugiej strony, po drugiej stronie tej polskiej płaszczyzny politycznej mamy Stronnictwo Czerwonych, skupione wokół Komitetu Centralnego Narodowego, które właśnie dąży do powstania, które uważa, że poprzez walkę zbrojną jest możliwe jedynie uzyskanie niepodległości. Więc mamy dwa przeciwstawne sobie obozy, które cel mają wspólny, odzyskanie niepodległości, ale dwie różne wizje działania. I to Stronnictwo Czerwonych często będzie dążyło do manifestacji ulicznych, przedstawiciele tego stronnictwa. Te manifestacje oczywiście też włączają się członkowie Stronnictwa Białych, także po prostu no, zwykli Polacy, często młodzież szkolna. Te manifestacje mają pewien schemat, to znaczy odbywa się msza w kościele o charakterze patriotycznym, później następuje przemarsz ulicami miasta i ten przemarsz kończy się walkami, potyczkami z carską policją, z wojskiem carskim, na przykład w Warszawie. Te manifestacje patriotyczne, one rozbudzają ulice Warszawy, ale nie tylko, także innych miast Królestwa Polskiego, a nawet ziemie zabrane, na przykład manifestacje odbywają się w Wilnie. Co ważne, to podczas tych manifestacji giną pierwsze ofiary w wyniku starć właśnie o takim charakterze miejskim z policją, z żandarmerią carską. Giną pierwsze ofiary, te pogrzeby tych pierwszych ofiar zamieniają się w jeszcze większe demonstracje. Jawnie jest świętowana rocznica wybuchu Powstania Listopadowego, rocznicę bitew Powstania Listopadowego. Po prostu ta ulica Królestwa Polskiego zaczyna na nowo żyć, ona odżywa, te nastroje patriotyczne są coraz to większe. Skutkuje to dużą manifestacją, która kończy się masakrą 8 marca 1861 roku, kiedy to na ulicach Warszawy ginie około setki osób. To już jest duża skala, to jest duża skala przelanej krwi na terenach Królestwa Polskiego. Pamiętajmy, że Wiosna Ludów w Królestwie Polskim praktycznie nie wybuchła, więc od czasów Powstania Listopadowego te manifestacje były no właśnie takim największym przelewem krwi od 1831 roku na terenach zaboru rosyjskiego. I to wszystko, te wszystkie przyczyny, taki duch narodowy, który jeszcze podąża na tej fali romantyzmu, z drugiej strony również sytuacja geopolityczna, to nowe pokolenie, które dochodzi do głosu i także manifestacje patriotyczne, rozbudzenie tych uczuć patriotycznych, nowa nadzieja, to wszystko składa się na to, że do powstania dojdzie, ale tą bezpośrednią przyczyną będzie branka. Branka, czyli nadzwyczajny pobór do wojska rosyjskiego. Pomysłodawcą tego czynu był Aleksander Wielopolski. Branka polegała na poborze według list imiennych, to jest bardzo istotne. Na te listy imienne byli wpisywani przede wszystkim przedstawiciele Stronnictwa Czerwonego,
ta branka miała uderzyć w środowisko czerwonych, tak by to powstanie zahamować. No, paradoksalnie była tą bezpośrednią przyczyną, która doprowadziła do wybuchu. Zorganizowanie branki skuteczne byłoby dla Stronnictwa Czerwonych kompromitacją, dlatego też jeszcze w jesieni 1862 roku w prasie podziemnej środowiska czerwonych były zapowiedzi, że dzień branki będzie dniem właśnie wybuchu powstania. Branka przeprowadzana od połowy stycznia była tą bezpośrednią przyczyną, która doprowadza do wybuchu powstania w noc z 22 na 23 stycznia 1863 roku. Bardzo dziękuję. A czy mógłbyś może trochę bardziej dogłębniej ocenić politykę margrabiego Aleksandra Wielopolskiego? Oczywiście. Aleksander Wielopolski to była jeszcze jedna z takich osi politycznych tamtego czasu. Bo z jednej strony, to o czym mówiłem, mieliśmy obóz białych, mieliśmy obóz czerwonych i jeszcze gdzieś pośrodku tego albo z zewnątrz mieliśmy postać Aleksandra Wielopolskiego. Postaci, która swoją gdzieś tam karierę polityczną miała również w powstaniu listopadowym. Wtedy był on dyplomatą ze strony właśnie powstańczej w Londynie. Później związał się no właśnie bardziej z Moskwą i z tych kontaktów z carem, z tych kontaktów z przedstawicielami rosyjskimi na ziemiach polskich otrzymuje rolę margrabiego, otrzymuje rolę przewodniczącego Komisji Wyznań i Oświecenia Publicznego i pełni taką rolę osoby sterującej tą sytuacją polityczną w Królestwie Polski. I wypełnia ją, popełniając moim zdaniem kilka znacznych błędów. Pierwsza sprawa to decyzja, za którą współodpowiada, czyli wprowadzenia stanu wojennego na terenie Królestwa Polskiego. Ten stan wojenny miał stłumić demonstracje patriotyczne, o których wspominałem, ale tak się nie dzieje. Ten stan wojenny tylko zwiększa liczbę ofiar, zwiększa liczbę strat, podczas których dochodzi, podczas właśnie demonstracji. Wykorzystując stan wojenny, Rosjanie, carska policja może bez oporów strzelać do demonstrantów, mordować demonstrantów, więc ta decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego wcale nie hamuje dążeń manifestantów, nie hamuje tych manifestacji. No i drugi błąd, który jest moim zdaniem niewybaczalny, to właśnie decyzja o brance. Ona miała w zamierzeniach Aleksandra Wielopolskiego zahamować powstanie, miała na celu wyłapać tych, którzy stanowili przyszłą kadrę powstańczą, miała zlikwidować środowisko czerwonych, które było odpowiedzialne właśnie za te nastroje patriotyczno-wyzwoleńcze w Królestwie Polskim, ale wręcz przeciwny tutaj skutek był. Branka była bezpośrednią przyczyną powstania styczniowego. Branka była no, ogromnym błędem polityki Aleksandra Wielopolskiego, kompromitującą politykę powstania, politykę Aleksandra Wielopolskiego, zarówno od perspektywy Moskwy, Aleksander Wielopolski, który miał jakoś trzymać tę sytuację polityczną stabilnie w Królestwie Polskim, kompromituje się, no i również jako przedstawiciel polskich elit tutaj też dochodzi do jego kompromitacji, decydując się na brankę. Czy decyzja o bramce zapadła? Spowodowało to bezpośredni skutek taki, że powstanie wybuchło, Stronnictwo Czerwone do tego doprowadziło?
I moje pytanie brzmi teraz, jak wyglądały pierwsze potyczki, jak wyglądał początek powstania, jaki charakter przyjmowały walki na początku powstania? Początek powstania ma miejsce w bardzo trudnym czasie, czasie zimy roku 1863. Jest to fatalna sytuacja, fatalna aura dla tworzenia oddziałów powstańczych, dla w ogóle jakiejkolwiek walki powstańczej. Ale powstanie wybucha właśnie w styczniu ze względu na brankę. No, nie mogło wybuchnąć miesiąc, 2 miesiące później, nie mogło wybuchnąć w lecie, no bo wtedy ci główni organizatorzy, te 10 tysięcy ludzi, którzy mieli pójść do wojska rosyjskiego w ramach właśnie branki, nie byliby już dostępni, bo właśnie zostaliby wcieleni siłą do wojska rosyjskiego. Więc to powstanie wybucha niejako z przymusu w fatalnych warunkach. W warunkach stycznia 1863 roku. Trzeba otwarcie przyznać, że ze wszystkich pionów struktur rządu narodowego, rząd narodowy, tymczasowy rząd narodowy konstytuuje się właśnie noc z 22 na 23 stycznia. Tworzą go głównie przedstawiciele Komitetu Centralnego Narodowego. I ten rząd narodowy, mając kilka pionów, pion zagraniczny, pion prasy podziemnej, całą strukturę państwa podziemnego, to ten pion walki zbrojnej jest zdecydowanie tutaj najsłabszą stroną. Do walki w noc styczniową rusza do 10 tysięcy powstańców. Toczą się walki w guberniach całego Królestwa Polskiego, również na ziemiach zabranych. Za stolicę tego czynu powstańczego to jest miasto, które miało być takim zapleczem powstania, zostanie wybrany Płock. Dochodzi tam do ataku oddziału Zygmunta Padlewskiego na koszary w Płocku. Zygmunt Padlewski posiada oddział około 1000 osób, 1000 powstańców, no ale ten oddział przegrywa to starcie. Więc tutaj te plany powstańcze w większości się nie udają. Dobrze zapowiada się akcja Mariana Langiewicza, który później zostanie dyktatorem powstania. Walki trwają w ten sposób, że powstają setki partii powstańczych, partii, czyli oddziałów powstańczych. One liczą po kilkadziesiąt, kilkaset osób. Największe to jest góra 2-3 tysiące. Więc powstanie ma charakter takiej typowej walki partyzanckiej i na początku tego powstania uzbrojenie powstańców jest bardzo ograniczone. Większość oddziałów stanowią kosynierzy na początku powstania. Ci, którzy mają jakąkolwiek broń, to w większości będzie to broń myśliwska. Są również ci, którzy nie posiadają nawet tych kos, pik i używają drągów. Złośliwi tutaj te oddziały wyposażone właśnie w drągi, nazywają drągalierami. I to obrazuje właśnie początek powstania. Ta sytuacja z biegiem czasu się zmieni, bo przyjdą dostawy z zagranicy, będzie również masa przemytu z Wielkopolski, z Galicji przede wszystkim. Więc te proporcje, o których wspominałem, w przyszłości, w trakcie powstania, szczególnie na wiosnę, lato 1863 roku, się zmienią, ale w momencie wybuchu powstania ta sytuacja tych oddziałów, jeśli chodzi o uzbrojenie, była fatalna. Krążą opinie, że chłopi byli mało zaangażowani w powstanie styczniowe. Jaki był realny odsetek chłopów w oddziałach? Jak wyglądała kwestia chłopska przed, po, w trakcie powstania?
Jak to oceniasz? Popi zostali wyróżnieni jako grupa społeczna już w manifestie powstańczym, tym wydanym z nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku. Więc już w akcie programowym powstania styczniowego kwestia chłopska była ujęta bardzo dosadnie. To znaczy, chłopi mają dostać ziemię na własność, ma dojść do procesu uwłaszczenia w Królestwie Polskim. Warto tutaj zaznaczyć, że w innych zaborach to uwłaszczenie już zostało dokonane. W zaborze austriackim w dobie Wiosny Ludów w 1848 roku, a w zaborze pruskim od doby napoleońskiej do właśnie mniej więcej Wiosny Ludów to powstanie się dokonywało. To uwłaszczenie się dokonywało. Natomiast uwłaszczenia w Królestwie Polskim nie było i właśnie to uwłaszczenie zapowiada tymczasowy rząd narodowy, rząd powstańczy. Bezrolnym chłopom obiecana jest ziemia na własność, a włościanom, posiadaczom ziemskim obiecane są odszkodowania z skarbu państwa. Więc powstańcy od początku bardzo mocno akcentują kwestię chłopów. Ma mieć oczywiście to jeden cel, zaangażowanie chłopów w powstanie styczniowe. I rzeczywiście chłopi będą brali udział w powstaniu styczniowym. W różnych oddziałach to jest około 30%, czasem więcej, czasem mniej. Więc chłopi biorą udział niewątpliwie w powstaniu. Oni tego powstania oczywiście nie organizują. Organizuje te oddziały szlachta, bierze masowy udział w nich młodzież szkolna. Chłopi mimo to się angażują. Krążą właśnie to, co wskazałeś, opinie wśród historyków, jakoby chłopi mieli się nie angażować w powstanie, jako chłopi mieliby dać mniejsze zaangażowanie w czyn powstańczy. Ja się z tymi opiniami nie zgadzam. Moim zdaniem chłopi zachowali się na tyle, ile wówczas mogli. Trzeba przyznać, że ta świadomość narodowa wśród chłopów wtedy była no właśnie na ograniczonym poziomie. Więc ten udział w powstaniu styczniowym był dobrym przykładem, że mimo ograniczonej świadomości narodowej chłopi biorą udział w powstaniu styczniowym. Tutaj ciekawe są słowa Oskara Wejde, który był jednym z członków rządu narodowego, który właśnie za tę kwestię chłopską odpowiadał. On został aresztowany przez policję carską i podczas śledztwa wydał bardzo wiele osób. No tutaj doprowadził po prostu do ujawnienia struktur powstańczych. Złożył takie, w cudzysłowie, bardzo szczere zeznania. Te zeznania mu nie pomogły tak na marginesie, bo został zesłany na Syberię, ale podczas tych zeznań właśnie on, zeznając przed tą policją carską, powiedział, że jego zdaniem chłopi zachowali się najlepiej, jak się można było po nich spodziewać. Ja się rzeczywiście z tą opinią zgadzam, że jak na rok 1863, na ten stan świadomości narodowej, chłopi dali odpowiednią aktywność w powstaniu, odpowiednią dla tej właśnie świadomości, która wówczas była. Jeśli chodzi o tę kwestię chłopską, to ona ma swój ciąg dalszy, ponieważ 2 marca 1864 roku car uwłaszcza chłopów. Dochodzi do tego realnego uwłaszczenia chłopów w Królestwie Polskim, bo trzeba powiedzieć, że to uwłaszczenie ze strony powstańców miało ograniczony charakter. Właściciele ziemscy nie zawsze się do niego stosowali, często się nie stosowali, bo powstańcy też mieli ograniczone możliwości tutaj działania. Natomiast uwłaszczenie ze strony cara, ono przynosi realne
realne uwłaszczenie chłopów w zaborze rosyjskim. I to uwłaszczenie, które będzie też jedną z ważnych konsekwencji powstania, też wpłynie na ograniczenie zaangażowania chłopów, ale mimo to uważałbym kwestię chłopską za sukces powstania styczniowego, bo chłopi rzeczywiście wezmą udział i podkreślając jeszcze raz, na ten poziom świadomości narodowej, który był w 1863, to po prostu chłopi zachowali się właściwie tak, jak było trzeba. Tak, wskazałeś, że w powstaniu brali udział Polacy ze wszystkich warstw społecznych, społeczeństwa, ale jak wyglądało kwestia dowództwa? Jak byś ocenił przywódców, dyktatorów powstania, takich jak Traugut, Mierosławski czy Langiewicz? Jeśli chodzi o dyktatorów powstania, jeśli chodzi o tych przywódców powstania, to trzeba tutaj zrobić zdecydowany podział na Mierosławski, Langiewicz, a Traugut. Jeśli chodzi o te pierwsze dyktatury powstania styczniowego, zaczynając od Mierosławskiego, to nigdy one nie objęły zarządu nad całością powstania. To Mierosławski i Langiewicz byli po prostu dowódcami partii powstańczych, oddziałów powstańczych i w przyszłości mieliby objąć dowództwo nad całością powstania, ale realnie nigdy takiego dowództwa nad całym powstaniem nie obierają. Jeśli chodzi o Mierosławskiego, to wkracza on do powstania z Wielkopolski, z zaboru pruskiego, właściwie z gotowym oddziałem. Toczy dwie bitwy pod Krzywosądzem i Nową Wsią, przegrywa te bitwy i szybko daje się na emigrację. Langiewicz był dowódcą, który sam zbuduje swój oddział powstańczy w oparciu o klasztor w Wąchocku, stoczy kilka potyczek na ziemi krakowskiej przede wszystkim, ale też ulegnie, przegra w marcu w bitwie pod Grochowiskami. Tam jego oddział praktycznie w całości zostanie rozgromiony i sam też uda się na emigrację przez Galicję. Więc te dyktatury Mierosławski i Langiewicz to było takie preludium do objęcia takiej realnej władzy nad powstaniem, ale realne działania mieli w perspektywie oddziału. Nigdy nie objęli faktycznego dowództwa nad całością działań powstańczych. Odmienna dyktatura będzie Romualda Traugutta. On będzie zaczynał właśnie jako dowódca jednej z partii powstańczych, takiego małego oddziału liczącego około setki osób. Są różne doniesienia czy różne zapisy dotyczące tego pierwszego oddziału Traugutta. Miał być on bardzo wnikliwy, jeśli chodzi o szkolenie oddziałów powstańczych. Podczas szkolenia tego oddziału rzekomo miało nawet dojść do śmierci jednego z powstańców. On na początku dowodzi jedną z tych partii powstańczych. Wcześniej karierę wojskową miał w wojsku rosyjskim. Walczył w trakcie wojny krymskiej po stronie, w mundurze rosyjskim. Nie dlatego, że Rosję w jakiś sposób kochał, czy był z nią związany, tylko po prostu była to jedyna możliwość wówczas, żeby nauczyć się tego fachu wojskowego i on taką decyzję wtedy podjął. I w momencie wybuchu powstania konstruuje ten swój oddział. Potem udaje się z misją dyplomatyczną do Paryża. I o tej misji dyplomatycznej w Paryżu wiemy w zasadzie bardzo niedużo, powiedzieć, że nic. Można się domyślać, niektórzy historycy tak twierdzą, domyślają się, że właśnie w Paryżu w lecie 1863 roku i początkiem jesieni miał dostać zapewnienia z Francji, że powstanie, gdy będzie trwało,
to dojdzie do jakiejś interwencji czy pomocy z zewnątrz. Ale to są tylko domysły, takich realnych materiałów faktograficznych tutaj nie mamy. Natomiast co jest pewne, to to, że w październiku 1863 roku Lękiewicz wkroczy na posiedzenie rządu narodowego i przejmie władzę. Po prostu dochodzi do tego przejęcia jednoosobowego przez Romualda Traugutta do objęcia dyktatury przez właśnie Traugutta. I on próbuje na nowo zreorganizować powstanie. Obejmuje tę władzę październik 1863, czyli znowu kolejna zima, kolejna perspektywa zimy przed powstaniem, ale on mimo to próbuje reorganizować powstanie, bardzo usprawnia administrację powstańczą, usprawnia pocztę, usprawnia oddziały kawalerii wieszającej, która pełni rolę wykonawców wyroków sądów powstańczych, usprawnia tę całą strukturę państwa podziemnego, bardzo sprawnie tutaj zarządza tym powstaniem, próbuje przekonstruować tę walkę oddziałów partyzanckich w walkę oddziałów, które miały być większe, które miałyby być połączone. Chce zrobić właśnie kilka takich ugrupowań, które miałyby stanowić namiastkę regularnej armii. Te działania niestety się nie udają. Jedynie tutaj Józef Hauke-Bossak tworzy oddział, który miał być takim pierwowzorem tej regularnej armii. Nie liczy on więcej niż kilka tysięcy osób i zostanie pogromiony w lutym 1864 roku w bitwie pod Opatowem. Więc te plany konstrukcji takiej regularnej armii przez Traugutta niestety się nie udają. Traugut będzie dyktatorem do kwietnia 1864 roku. Wtedy zostanie aresztowany. Po aresztowaniu czeka go bardzo ciężkie śledztwo ze strony Rosji, ze strony carskiej policji. On podczas tego śledztwa zachowa się bardzo godnie, nikogo nie wyda. Podczas tego śledztwa będzie też mówił, że powstania sam nikomu nie zalecał, nie był stronnikiem czerwonych, on nie chciał dążyć do tego powstania, ale widząc to, jak Polacy masowo wzięli udział w tym powstaniu, jaka była reakcja społeczeństwa na to powstanie, zdecydował się, że jako osoba, która właśnie zna fach wojskowy, która ma doświadczenie z wcześniejszej wojny krymskiej, musi po prostu w niej wziąć udział. Poczuł po prostu taki obowiązek. Natomiast zwolennikiem wybuchu nie był, ale w tym kluczowym momencie był w stanie wziąć odpowiedzialność za powstanie i objąć właśnie dyktaturę. Bardzo ciekawa postać. Mówiłeś o misji dyplomatycznej Traugutta w Paryżu. Czy mógłbyś się na chwilę zatrzymać, pochylić nad generalną, ogólną oceną powstania styczniowego na arenie międzynarodowej? Jak inne kraje patrzyły na tę sprawę? Wspomniałeś już o Francji, o elitach francuskich, ale może w szerszym kontekście jakoś zagłębiej. Powstanie odbija się szerokim echem na arenie międzynarodowej. Przede wszystkim duża jest reakcja społeczeństwa zachodniego. W Paryżu, w Londynie mają miejsce demonstracje propowstańcze o bardzo szerokim zakresie. Natomiast rządy Londynu czy Paryża nie podejmą nigdy decyzji o interwencji w ramach powstania, jakiejś interwencji zbrojnej. Jeśli chodzi o realne akty dyplomatyczne Wielkiej Brytanii i Francji, to mieliśmy taką deklarację sześciu punktów, w której Londyn, Paryż domagali się amnestii, domagali się
no, przywrócenia statusu quo sprzed powstania, ale nic więcej, żadnych tutaj realizacji dążeń niepodległościowych Polaków. Najbliżej powstania była Francja, szczególnie tutaj postać Napoleona III, który dzierżąc stery francuskie i też odwołując się do Napoleona Wielkiego, chciał w pewien naturalny sposób wspierać Polaków. Miał on kontakty z Władysławem Czartoryskim, który przejął schedę po Andrzeju Czartoryskim, przejął schedę po hotelu Lambert, ale nie dochodzi tutaj do realnych czynów. W jednej z rozmów Napoleon III miał właśnie wytknąć Władysławowi Czartoryskiemu, że Polacy zawsze biją się w nie w czasie. Trzeba powiedzieć, że Francja wtedy miała też również inne cele polityczne, na przykład interwencję w Meksyku, gdzie skierowała całkiem sporą swoją eskapadę, swoje wojska, więc też te możliwości militarne zaangażowania w powstanie było bardzo ograniczone. Rządy brytyjskie raczej od początku nieprzychylnie patrzyły na kwestię powstańczą, nieprzychylnie o tyle, że nie miały chęci interwencji pomocniczej dla Polski. I gdy Napoleon III wykonywał jakieś kroki w celu organizacji wspólnej, połączonej brytyjsko-francuskiej interwencji, to Brytyjczycy dość szybko hamowali te nastroje, hamowali te propozycje. Ze strony mocarstw zaborczych reakcja była taka, iż deklarowały one współpracę z Rosją. Tutaj najszersza współpraca była ze strony Prus i słynnej konwencji Alvensleibena, która deklarowała, że Prusacy będą wspierać ochronę granicy rosyjsko-pruskiej, tak by nie dochodziło do żadnych przemytów broni, nie dochodziło do wsparcia powstańców. Austria początkowo starała się zachować neutralność, ale później w Galicji też wprowadzono stan oblężenia, stan wojenny, który też zahamował dostawy dla powstania, zahamował ten ruch graniczny. Jeśli chodzi o jeszcze szerzej sytuację międzynarodową, to zmieniło się podejście papiestwa do insurekcji powstańczych. Pius IX poparł powstanie, co na przykład nie zdarzyło się w trakcie powstania listopadowego. Więc myślę, że też ten fakt warto odnotować. No i warto odnotować to, że społeczeństwa Włoch, społeczeństwa Węgier pozytywnie zareagowały na powstanie w taki sposób, że właśnie przedstawiciele tych narodów często brali udział jako ochotnicy w powstaniu. Mieliśmy przykład Francisco Nulla, François Rochebruna, również właśnie wielu ochotników z Węgier. Także zdarzały się przypadki dezercji z wojska rosyjskiego, na przykład Andrii Potiebnia, więc te społeczeństwa jakoś zaangażowane w ruchy rewolucyjne niewątpliwie wspierały powstanie. Dobrze. Jakie teraz czas na pytanie, jakie były skutki powstania styczniowego, zarówno pozytywne, jak i negatywne? Mam nadzieję, że jakieś pozytywne jednak będą. Skutki powstania były opłakane. W większości tych, które możemy wymienić. Przede wszystkim utrata, śmierć powstańców, później również zwiększona przez masowe aresztowania. Zostanie wykonane dziesiątki, setki, tysiące wyroków śmierci, między innymi ostatni dyktator powstania Romuald Traugut,
Będą masowe zsyłki na Syberię, będą masowe prześladowania, masowa konfiskata majątków. Więc cena tego powstania była ogromna. Dochodzi również do ciągłego stanu wojennego w Królestwie Polskim, które traci swoją nazwę i traci resztki autonomii. Królestwo Polskie zostanie zamienione na kraj prwiślański i utraci swoją autonomię, Bank Polski. To, co udało się Aleksandrowi Wielopolskiemu, czyli repolonizacja szkolnictwa, repolonizacja administracji, te wszystkie zmiany zostaną cofnięte i znowu będzie miała miejsce głęboka rusyfikacja w tej przestrzeni. Jeśli chodzi o szkolnictwo, to tam dojdzie do głosu kurator oświaty Aleksander Apuchtin, którego jednym z ulubionych powiedzeń było to, że matka Polka ma nad łóżkiem swojego dziecka nucić rosyjską kołysankę i on to sobie stawiał jako cel swojej polityki właśnie w oświacie. Więc tutaj bardzo przygnębiające były te skutki powstania, które w następstwie właśnie pociągały ze sobą głęboką rusyfikację całego społeczeństwa. Ale poza tymi skutkami, które tutaj wskazywałem, należałoby jeszcze dodać pewne szerokie konsekwencje społeczne. Pierwsza sprawa to uwłaszczenie chłopów. To jest to, o czym już wspominałem, ale ono pociągało za sobą to, że chłopi po nadaniu im ziemi mogli rzeczywiście myśleć o czymś więcej, właśnie o tej na przykład kwestii narodowej. Chłopi posiadając jakąś własność, budując taką godność człowieka właśnie w oparciu o tę posiadaną własność, mogli włączyć się realnie w skład społeczeństwa polskiego, tego świadomego społeczeństwa polskiego. Więc tutaj to uwłaszczenie, które na początku było nadane przez powstańców, a później przez cara Aleksandra II, było niewątpliwie dużą wagą. Fakt uwłaszczenia, ale także konfiskaty majątków szlacheckich doprowadza do tego, że ze szlachty rodzi się nowa grupa społeczna, rodzi się inteligencja, która będzie stanowiła elity nowego pokolenia Polaków. Świadomość o powstaniu jest również bardzo istotna. To znaczy większość społeczeństwa polskiego, każda niemal rodzina polska była w jakiś sposób w to powstanie zaangażowana. Albo z bronią w ręku, ale również pomagając powstańcom, również organizując jakieś zaplecze, zbierając środki dla powstania. To powstanie miało też charakter trójzaborowy. Polacy ze wszystkich trzech zaborów byli zaangażowani w powstanie. W Galicji budowano, czy funkcjonowały szpitale powstańcze. Z Galicji płynęły broń, płynęły dostawy dla powstania, płynęły pieniądze. Również nawet gotowe oddziały wchodziły z Galicji na ziemię Królestwa Polskiego. Więc to jest też bardzo istotne, że ten charakter trójnarodowy uwidocznił to zaangażowanie polskie i to, że powstanie będzie budowało kolejne pokolenie Polaków, które stanie do walki w I wojnie światowej, pokolenie Dmowskiego, pokolenie Piłsudskiego, które będzie walczyło i skutecznie wywalczy tę niepodległość w 1918 roku. Więc tutaj zwróciłbym uwagę na ten aspekt budujący pewną tożsamość. Również powstanie kończy tę epokę romantyczną, o której zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę. Powstanie kończy dobę tej walki insurekcyjnej i zaczyna epokę pozytywizmu, epokę pracy u podstaw, epokę działań w inny sposób, w sposób właśnie nieinsurekcyjny. Podsumowując poprzednią wypowiedź,
oceniając wszystkie skutki, zarówno negatywne, jak i pozytywne powstania. Takie pytanie, czy warto było się bić? No myślę, że tutaj nigdy nie będziemy mieli jednoznacznej odpowiedzi, bo nie wiemy, co, jak ta historia by się potoczyła, gdyby tego powstania nie było. Natomiast ja stoję przy zdaniu, że decyzja o powstaniu styczniowym była tragiczna i szanse na zwycięstwo były bardzo nikłe, ale alternatywy wobec tej sytuacji, która spotkała młodych chłopców, mężczyzn w 1863 roku, była znikoma, to znaczy innej alternatywy niż udział w powstaniu po prostu nie było. Alternatywą była branka do wojska rosyjskiego, która wówczas trwała 25 lat, często na odległych krańcach Imperium Rosyjskiego. To wówczas powstańcy stanęli przed bardzo ograniczoną alternatywą, czyli albo zdecydować się właśnie na udział w powstaniu, albo trafić do wojska rosyjskiego, z którego większość pewnie też nie mogłaby wrócić. Więc tutaj, dokonując takiej ogólnej oceny, stwierdziłbym, że sama decyzja o powstaniu była czymś tragicznym, ale alternatyw wówczas po prostu nie było. Rozumiem. Bardzo dziękuję, Kamilu, za rozmowę. Teraz przypominam, że rozmowę przeprowadziło Studenci dla Rzeczpospolitej, dokładnie Oddział Krakowski. Zapraszamy do kontaktu i do zobaczenia w następnym nagraniu. Dzięki jeszcze raz, Kamilu. Dziękuję bardzo. Do widzenia.